właśnie znajduje się na peronie trzecim Olsztyna Głównego. Jak wygląda cała przebudowa tej stacji kolejowej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie w ramach kolejnego materiału z Okiem Awizonosza. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Nosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał w ramach Okiem Awizonosza. Tak, tym razem w Olsztynie, konkretniej Olsztyn Główny. To inwestycja, o której dzisiaj Wam trochę opowiem. Jest to stacja kolejowa, która ma 4 perony. 7 krawędzi peronowych, jedną kasę aktualnie mieszczącą się w tymczasowej poczekalni i z płatną łazienką, jak ktoś jest zainteresowany. Mało tego, sama stacja kolejowa była wielokrotnie budowana, jeżeli chodzi o część dworcową. Natomiast tak, sama stacja została pierwotnie oddana do użytku 1 grudnia 1872 roku. Następnie w 1902 roku wydrążono przejście podziemne. W 1907 roku uruchomiono pierwszą linię tramwajową do dworca. W 1935 roku, a właściwie w nocy z 17 na 18 lutego, spłonął stary dworzec. W 1948 roku odbudowano dworzec, ale już nowy. Przez 20 lat był to dworzec z wysoką wieżą zegarową, a następnie został on rozebrany. W 1971 roku został wbudowany nowy dworzec z pierwszą w Polsce wspólną częścią z PKS. W ten sposób powstała wspólna poczekalnia właśnie dla dworca autobusowego i dworca kolejowego. Z kolei, no już trochę później, konkretnie w połowie 2022 roku została rozebrana ta część dworcowa, pozostawiając kawałek dworca autobusowego, a właściwie no, resztki jego. I tak teraz aktualnie to wygląda. W 2022 roku pasażerowie na dobie z tej stacji korzystali tak mniej więcej 8800 osób. No i trochę tutaj tej sytuacji już faktycznie się działo, bo sama przebudowa już się toczy i dzieje w tym miejscu dłuższego czasu, także no, co my tu możemy powiedzieć. Po pierwsze, peron czwarty został oddany do użytku tak około kwietnia 2023 roku. Następnie peron trzeci też został oddany do użytku i aktualnie mamy właśnie dwa perony czynne. Z kolei peron drugi i pierwszy mają być oddawane do użytku niedługo, a konkretnie 9 czerwca 2024 roku. Koszt całej inwestycji aktualnie wynosi około 423 miliony złotych. No i w ramach tej inwestycji jest realizowana budowa 28 km torów, 26 już zostało zrealizowanych na stan na kwiecień i przebudowa właściwie budowa nowych rozjazdów, 116 nowych rozjazdów mamy zrealizowanych i już 114 w tym miejscu się nowych znajduje. W ramach tej inwestycji również jest przebudowane całkowicie przejście podziemne. Teraz będzie wyższe i szersze. Nowe przejście podziemne będzie gotowe już na koniec maja 2024 roku, więc de facto niedługo. W ramach tej inwestycji również pozostają, a właściwie pojawiają się de facto od nowa zadeszenia na peronach, które są realizowane w ramach też ochrony zabytków, czyli właśnie przez konserwatora zabytków. No i tutaj w tym miejscu będą schody, jak i również schody ruchome w niektórych miejscach i oczywiście windy. Więc teraz każdy peron będzie dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami, więc to jest dosyć duża zmiana w porównaniu jak to wyglądało wcześniej. Z innych ciekawostek, no to sama przebudowa dworca kolejowego, jeżeli chodzi o tą część dworcową, a nie część stacyjną, ma się zakończyć w najbliższe lato 2024, więc jeszcze sobie chwilę poczekamy. Aktualnie dojście na wszystkie perony odbywa się przez peron pierwszy, który jest jednokrawędziowy i aktualnie jest niewykorzystywany, niedostępny, i przejście na perony odbywa się za pomocą przejścia naziemnego przez tory, tak jak właśnie widzieliście w tym miejscu. Z kolei wiaty już się pojawiają, to są ujęcia z marca, więc one mają już ponad miesiąc. I na tych ujęciach możemy zobaczyć, że faktycznie wiatry, jeżeli chodzi o konstrukcję stalową, w tym miejscu już się pojawiły. Bramki były, jeszcze bez sieci lekcyjnej. Torowiska tramwajowego jeszcze nie było. Perony były, jeżeli chodzi o całą nawierzchnię. Elki peronowe wszędzie były spójne, a tam dalej po prawej stronie widzimy z kolei tymczasowy dworzec autobusowy, tymczasowy dworzec kolejowy. Natomiast wracając do samych wiatr, to właśnie widzimy, że już ta konstrukcja się w niektórych miejscach pojawiają, jeszcze bez samych zadaszeń. Zadaszenia już faktycznie były na tym peronie, który już był funkcjonalny najdłużej, czyli na peronie czwartym. Po prawej stronie widzimy właśnie nowy budynek dworcowy, który w tym miejscu też jest realizowany, ale będzie oddany do użytku trochę później, czyli jak powiedziałem właśnie na jakoś na lato. No i na samych samej inwestycji na pewno też się pojawią wiatrołapy, nowe ławki oczywiście, inne poddupniki, czy też oczywiście w ramach tej inwestycji powstaną śmietniki. Z kolei w tym miejscu powstaje nowy budynek na stawni Olsztyn Główny. Stary budynek jest cały czas tutaj funkcjonalny, natomiast nowy budynek jest już wykańczany, z zewnątrz ma już
już całkowicie zrealizowane ściany, jeżeli chodzi o wykończenie. Jest ocieplane od środka i już powoli się pojawiają tam faktycznie nowe urządzenia, które będą sterować całym ruchem na terenie całej nowej stacji kolejowej Olsztyn Główny. Więc jak widzicie, budynek bardziej reprezentatywny niż ten stary. Zresztą ten stary za chwilę zobaczymy, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś. Z kolei w tym miejscu widzimy też koniec peronu pierwszego, który jest właśnie jednokrawędziowy, obok bezpośrednio tego budynku nowego na stawli. Tam dalej widzimy plac manewrowy PKS-u, a konkretnie dworca autobusowego, który w tym miejscu po części funkcjonuje, a z kolei w tym miejscu powstaje nowy dworzec kolejowy i widać dokładnie w tym miejscu został wyburzony po części ten dworzec autobusowy, który po prostu po części był kolejowy, a po części był autobusowy. Z kolei dach nowego dworca kolejowego wygląda, jak widzicie na załączonym obrazku, czyli pojawiły się już panele fotowoltaiczne na samej górze. Bo cała konstrukcja aktualnie już dachu jest mniej więcej jedną całością. Pojawiają się właśnie tam teraz panele fotowoltaiczne, no i tutaj ruch w okolicy odbywa się oczywiście przez tymczasowymi dojściami dookoła całego placu budowy. Tramwaje cały czas jeżdżą, od kiedy ponownie pojawiły się w Olsztynie, bo one oczywiście, tutaj, co warto zaznaczyć, zniknęły na dosyć długi czas. Ale o tramwajach nie w dzisiejszym odcinku, dziś tylko łącznie wspomnimy i pokażemy, jak to wygląda mniej więcej na załączonym obrazku. Z kolei wracając do samego dworca, możemy zobaczyć, że się już pojawił neon dworzec kolejowy, ten zabytkowy. Z kolei pod tymi wszystkimi peronami już powstało nowe przejście podziemne. Ono tutaj już się znajduje, jest całkowicie zasypane i po drugiej stronie, po stronie północnej stacji kolejowej, będzie wyjście. Takie trochę jak stacja metra. Będzie w tym miejscu, jak widzicie, właśnie winda i będzie wyjście jak ze stacji metra w Warszawie. Właśnie tutaj prosto schodami będziemy schodzić na dół. Schody tylko i wyłącznie zwykłe, bez schodów ruchomych, a według mnie tu by się przydały schody ruchome, bo faktycznie dosyć głębokie to będzie zejście. I tutaj też po tej stronie powstanie wiata dla roweru na około 20 takich jednoślanów, więc to też jest realizowane w ramach tej inwestycji. Z kolei patrząc z tej perspektywy możemy dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądać docelowo te przekoszone patrząc tak właśnie od boku, te przekoszone wiaty. Wiata właśnie się znajduje tylko właśnie na peronie czwartym, czyli tym najbliżej nas. Na peronie trzecim widzimy kolejne już faktycznie konstrukcje go. Na peronie drugim, tam najdalej, znaczy tym dalej, widzimy już faktycznie konstrukcję stalową, już taką mniej więcej przygotowaną pod założenie. No i na peronie pierwszym najmniej zaawansowane prace. Z innych elementów, które są jeszcze realizowane w ramach tej inwestycji, to jest oczywiście peron dalej, który się ciągnie. Peron czwarty i peron trzeci w tym miejscu się ciągnie jeszcze kawałek dalej. Natomiast ta część jest wyłączona z użytkowania w związku z tym, że po prostu aktualnie przez te perony się przechodzi w ramach tego przejścia tymczasowego i kawałek dalej widzimy starą nastawnię, która no swoim wyglądem nie grzeszy, że tak to powiem. To jest właśnie stara nastawnia, która się tutaj prezentuje. No budynek jest trochę zniszczony już aktualnie. Widać upływ czasu, który się na nim znajduje. Ja doskonale wiem, że PKP PLK raczej podobnie jak zresztą MSA, raczej za naprawami starych budynków nie przepada i te budynki po prostu coraz to bardziej popadają w ruinę i tak również w tym miejscu możemy zobaczyć. Tylko dobra dygresja, co do tego powiedziałem co przed chwilą. Peron 3 i 2 są wydłużone, są jeszcze dłuższe, natomiast peron 4 już ma swoją maksymalną długość użytkową zrealizowaną w ramach tej inwestycji, jeżeli chodzi o część chociażby zachodnią. Z kolei w tym miejscu widzimy właśnie te tymczasowe dojście do peronu, które się znajduje przez tory kolejowe. Nie ma tutaj żadnej rogatek, żadnych szlabanów, po prostu się przechodzi, że tak to powiem, na chama, przed pociągami, oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju bezpieczeństwo. I tu mamy dwupoziomową część dworcową, kolejową w tym miejscu. A tam z kolei jeden wspólny przystanek tramwajowy dla osób wysiadających i wsiadających i stąd prawie wszystkie linie tramwajowe rozjeżdżają się na cały Olsztyn, również na nową trasę tramwajową, która została niedawno wybudowana. Z kolei w tym miejscu mamy dworzec PKS, który jak widzicie został zamknięty w wyniku działań PKP i wojewody. No, jest to tak dosyć ogólnie powiedziane i mniej więcej wam spróbuję chociaż w teorii przedstawić, jak wygląda ta dokładnie sytuacja. Dworzec PKS-owy, tak jak powiedziałem już wcześniej, powstał jakiś czas temu w ramach wspólnej inwestycji budowy nowego dworca PKP i PKS, więc to zostało zrealizowane jako pierwszy taki dworzec wspólny, kolejowo-autobusowy w całej Polsce. No i czy to się udało? Może i tak. Dobrze funkcjonowało to razem, nawet z antresolem na poziomie plus 1. Natomiast no, dworzec został zamknięty i nie funkcjonuje już od dłuższego czasu. Więc on został wybudowany w latach 70. XX wieku. Natomiast w 2011 roku jedna z firm, która właśnie buduje, taki deweloper prywatny,
odkupiła większość udziałów od Skarbu Państwa, stając się właścicielem obiektu. Inwestor zdecydował, że w tym miejscu zamiast dworca autobusowego chce wybudować galerię handlową, która również by pełniła funkcję dworcową. Niestety nie dogadali się z kolejarzami i kolejarze nie chcieli zrobić połączenia z dworcem, właśnie z tą galerią handlową i też po prostu wyburzyli swoją część kolejową. I w tym miejscu tego mamy też tylko i wyłącznie napis autobusowy, bo wcześniej, jak zobaczycie sobie na przykład na Street View, był napis pełen dworzec autobusowy, tylko ta część została już wyburzona i ten budynek w połowie jest już wyburzony. Został on trochę wcześniej już zamknięty, jak widzicie, on jest całkowicie pusty, nawet jeżeli chodzi o ten budynek, który tutaj jest wyższy. Stoi całkowicie aktualnie w ruinie, że tak to powiem, i popada w jeszcze większą ruinę. Pusty, nieużytkowany w żaden sposób obiekt. Chociaż nie będę ukrywać, że dosyć podobnie wygląda do tego, co się znajduje w Warszawie, jeżeli chodzi o dworzec zachodni. Tylko że ten w Warszawie po prostu działa i funkcjonuje i niestety też się nie zapowiada na jakąś szybką przebudowę. No cóż, niestety tak aktualnie wygląda ta sytuacja. Miasto chciałoby odkupić te tereny od dewelopera. Nie mogą się dogadać co do ceny. Deweloper chce więcej, miasto nie chce aż tyle dać, bo twierdzi, że to jest za dużo pieniędzy. Chcą się też dogadać w ramach barteru, czy po prostu dać przekazać inne działki, żeby mógł sobie ten deweloper wybudować po prostu różnego rodzaju budynki mieszkaniowe sprzedawać. Był nawet pomysł właśnie tego linii tramwajowej, tej nowej, która została ostatnio wybudowana, natomiast na razie cały czas nie udało się dogadać i aktualnie stary budynek straszy. Nieładnie będzie pewnie wyglądać już przy oddaniu do użytku nowego dworca kolejowego, a autobusy nie mają swojego pełnoprawnego dworca w tym miejscu, chociaż powstała tam trochę też nowej części w ramach różnych inwestycji. No i tutaj jak widzicie, obok zostały w międzyczasie wybudowane różne inwestycje. Teraz się oczywiście budują te dwie inwestycje kolejowe i nowy dworzec, i nowa stacja, ale również oczywiście powstała tutaj nowa linia tramwajowa, której jeszcze niedawno, przynajmniej w teorii, nie było zupełnie. No bo jak dobrze wiemy, a może część z was przynajmniej wie, tramwaje zniknęły zresztą na dosyć długi czas i zostały ponownie odbudowane już w tym XXI wieku. I to są jedyne tego typu tramwaje w Polsce, które zostały odbudowane, to znaczy został system tramwajowy reaktywowany w Polsce. Natomiast więcej o tramwaju powiem w specjalnym filmie, gdzie faktycznie nie tylko i wyłącznie zajmę się nową trasą tramwajową, ale głównie się zajmę całą reaktywacją tych tramwajów i czemu to jest taki fenomen. I ogólnie trochę więcej o tej zajezdni tramwajowej też opowiem w ramach kolejnych odcinków z Okiem Awiznosza. Tu przy okazji widzimy po prawej stronie plac manewrowy, jeżeli chodzi o tą część autobusową. No i zerknijmy sobie teraz na sam koniec jeszcze na sam dworzec kolejowy, który oczywiście powstaje w ramach również osobnej, ale jednak połączonej tej całej inwestycji kolejowej. No to tak, po pierwsze i najważniejsze, dworzec nowy kolejowy ma już ten oczywiście swój nowy neon. Na górze pojawiają się panele fotowoltaiczne. A od frontu możemy zobaczyć, że będziemy mieli pochylnię schodzącą właśnie do nowego przejścia podziemnego. W ramach tej inwestycji tutaj też są budowane w przejściu podziemnym po części nowe schody ruchome, oczywiście również windy. W tym miejscu tam jakiś system specjalnego odwodnienia musiał być zainstalowany, dlatego też inwestycja się opóźniła, przynajmniej z ostatnich informacji kolejarza, a wcześniej był problem z likwidacją starego budynku, który miał azbest, był trujący i dlatego też się inwestycja opóźniła. Tutaj widzimy właśnie te przejście podziemne, które się tutaj znajduje. Ona w jest już całkowicie gotowa, jeżeli chodzi o konstrukcję, natomiast jest oczywiście cały czas wykańczane od tej strony. No i widzimy, że faktycznie są elementy szklane, tutaj się będzie wchodziło do samego budynku kolejowego. Neon jest, oczywiście jeszcze nie świeci w nocy, bo miałem tutaj okazję się pojawić też w nocy, bo zostałem z noclegiem, to widziałem, że się nie świecił. No i prezentuje się, jak widzicie, na załączonym obrazku. Cały plac budowy jest całkiem pokaźny, natomiast utrudnienia dla pasażerów są też dosyć duże, no bo faktycznie dworzec tymczasowy nie jest najwygodniejszy elementem, jak i również, ale są tam kasy biletowe, jakby coś tam jest, są kasy biletowe, natomiast dojście do peronów jest teraz po prostu dosyć mocno ograniczone i trzeba trochę chodzić na krągło. Więc tak mniej więcej wygląda cała ta inwestycja, jeżeli chodzi o Olsztyn Główny. Dużo się tutaj dzieje, dużo się zmienia, stacja całkowicie będzie od nowa, co ważne, jak pierwotnie stacja kolejowa oczywiście nie miała wind, miała przejście podziemne, to zostało wybudowane, tak jak powiedziałem, w XX wieku, natomiast były wszystkie perony zadaszone, więc teraz w ramach tej inwestycji z największych rewolucji to jest oczywiście ponownie zadaszenie w ramach nowych zadaszeń wszystkich peronów, przybudowanie wszystkich peronów, żeby były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również wprowadzenie dróg dla osób niewidomych, oczywiście zainstalowanie schodów ruchomych, nowy wind, nowe przejście podziemne, które jest i szersze, i wyższe, całkowicie nowy budynek dworcowy, który będzie trochę bardziej nowoczesny niż ten stary połączony z tą częścią
częścią kolejową, chociaż mimo wszystko sądzę, że ta nowoczesność w połączeniu jednej i drugiej części, czyli i części kolejowej, i części autobusowej, była dosyć duża i według mnie to było coś, co faktycznie było ewenementem na taką skalę Polski. Natomiast, no cóż, no niestety nie udało się tego utrzymać i to się wszystko podzieliło. A jak dobrze wiemy, jakiś czas temu wszystkie PKS-y, takie mniejsze, po prostu znikały z mapy Polski, w związku z tym, że były po prostu nierentowne. No i tutaj po prostu ten budynek też w ten sposób między innymi przepadł. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Teraz przejdźmy się na dosyć długim odcinkiem, jeżeli chodzi o całą część kolejową. Tutaj też widzicie te wszystkie tory, nowe rozjazdy, które są montowane w ramach tej stacji. No lecimy sobie stąd, jeszcze lecąc do przystanku kolejowego Olsztyn-Śródmieście. I o samym przystanku kolejowym Olsztyn-Śródmieście tak pokrótce mogę powiedzieć, że ma dwa perony, dwie krawędzie peronowe, długość peronów to jest 150 metrów. Otwarty został 15 grudnia 2019 roku. I 13 czerwca 2021 roku z kolei został oddany do użytku drugi peron, a sam węzeł przesiadkowy został oddany do użytku 10 stycznia 2023 roku i w 2020 roku korzystało z niego średnio na dobę około 150 do 200 pasażerów na dobę, więc jest wykorzystywany faktycznie trochę już w ruchu lokalnym. I tak wygląda ta inwestycja. No, jeszcze w tym miejscu. Dzisiaj jestem w Olsztynie, a gdzie pojadę za miesiąc? To zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i od Was wszystkich. Piszcie w komentarzach propozycje swoich miast. Następnie miasta, które się najczęściej będą pojawiać, wybiorę i będziecie mieli sondaż na panelu społeczności na YouTubie. I wtedy Wy wybierzecie, gdzie pojadę w ramach kolejnego odcinka Okiem Wiznosza. Tymczasem wracamy do podsumowania tego filmu. No i to było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam Was oczywiście do pisania swoich propozycji, komentarzy, do jakiego miasta mam pojechać w ramach kolejnego Okiem Wiznosza. Z Olsztyna pojawią się jeszcze co najmniej 3 filmy, a może nawet 4, zobaczymy. Nie liczę oczywiście shortsów, których będzie też trochę dużo w najbliższym czasie. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Okiem Wiznosza, a tutaj do Olsztyna miałem okazję dojechać dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo, bo dzięki Koleo mogę jeździć bez dodatkowych opłat po całej Polsce i przy okazji też zachęcam Was do korzystania z ich aplikacji, bo naprawdę całkiem wygodnie można kupować wszystkie bilety, no i również z graficzną rezerwacją w aplikacji na telefonie, co jest całkiem, bym powiedział, wygodne, bo sam oczywiście z tego korzystam, kupując bilety, aby pojechać do innych miast w ramach innych inwestycji. Tymczasem kolejny film z Olsztyna będzie o nowej transie tramwajowej do Pieczewa. Do zobaczenia już niedługo w Olsztynie ponownie. Cześć!